Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie na naszym kanale w serii filmików zadedykowanych domowej diagnostyce. Dzisiaj przyjrzymy się temu, o czym świadczy nieprzyjemny zapach z naszej jamy ustnej, naszej lub osoby nam mniej lub bardziej bliskiej. I chciałbym dzisiaj sobie na to właśnie zjawisko zwrócić szczególną uwagę, żebyście Państwo mogli wyciągnąć sobie szybkie wnioski na temat zapachu oddechu. Zanim jednak przejdziemy do samego oddechu, chciałbym spojrzeć troszeczkę szerzej tak naprawdę na w ogóle ludzki oddech. Wiadomo, ludzki oddech wydobywa się z jamy ustnej, prawda, w głównej mierze, czasami z nosa, natomiast głównie oddech wydobywa się, można powiedzieć, z jamy ustnej i jama ustna jest bezwzględnie częścią twarz. Twarz człowieka jest chyba najbardziej rozpoznawalnym przez mózg na przestrzeni ewolucji elementem, jaki w ogóle jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Linia oczy, nos, usta jest, można powiedzieć, przez człowieka widziana wręcz wszędzie. Tak? Na Księżycu dopatrujemy się śladów elementu człowieka. Na Marsie widzimy ludzką twarz, prawda? W krzakach, w horrorach, w nocy, w ciemności. Ta ludzka twarz jest generalnie rzecz biorąc czymś, co świetnie orientujemy, prawda? I dzięki temu możemy dosłownie jednej sekundzie zinterpretować, czy osoba naprzeciwko nas to jest kobieta czy mężczyzna, czy osoba jest stara czy młoda, czy jest takiego, a nie innego pochodzenia etnicznego, czy jest do nas nastawiona wrogo, czy jest do nas nastawiona przyjaźnie, prawda, emocje z twarzy również jesteśmy w stanie odczytać. Dlatego taki, można powiedzieć, wygląd twarzy jest dla nas bardzo, bardzo cennym źródłem informacji, tak? Dzięki temu właśnie, jak wygląda nasza twarz, możemy wpłynąć, w jaki sposób odbierze nas świat, zanim nas tak naprawdę pozna. Ponieważ, no nie czarujmy się, świat jest naprawdę okrutny i zanim zdążymy pozwolić na to, czy druga strona nam pozwoli na to, żeby wyrobić sobie wzajemnie o sobie jakieś zdanie, to tak naprawdę mózg drugiej osoby potrzebuje mniej niż 4 sekund, żeby nas zaszufladkować w kategorii takiej czy nie innej, czyli stwierdzić, fajny, niefajny, brzydki, ładny. Oczywiście, jeżeli jasno możemy powiedzieć, że to, czy ktoś jest brzydki czy ładny, to jest kwestią całkowicie subiektywną i tak naprawdę decyduje o tym mózg osoby, która to odbiera, to tak naprawdę możemy wpłynąć na to, żeby ten odbiór był lepszy, na przykład poprawiając rysy twarzy. Szczególnie panie stosując mniej lub bardziej ostry makijaż, dzięki konturówce, prawda, podkreślają linie szczęki, podkreślają brwi, prawda, malują usta na taki czy inny kolor. Dzięki temu ta symetria twarzy się zmienia i wydaje się dla drugiego rozmówcy zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Do tego oczywiście dochodzą włosy, panowie również, elegancka fryzura, jak widać, tak, prawda, u mnie. Do tego powiedzmy jedno, dwu czy kilkudniowy zarost, często starannie, można powiedzieć, podgolony. To wszystko ma służyć właśnie temu, żeby ktoś postrzegał nas w sposób, że jesteśmy mniej lub bardziej atrakcyjni. Natomiast bezwzględnie takim elementem, na który zawsze zwracamy uwagę, to jest tak zwany uśmiech hollywoodzki, czyli rząd pięknych, równych, białych ząbków, prawda, perliście się świecących. To jest właśnie taka wizytówka, że każdy może nas postrzegać lepiej niż często na to zasługujemy, prawda, ale tak jest skonstruowany mózg odbiorcy i na tym się bazuje właśnie budując własny wizerunek. Natomiast jeżeli do tego wszystkiego dojdzie niewłaściwy oddech, czy brzydki zapach z jamy ustnej, to wszystkie te wspomniane przeze mnie przed chwilą rzeczy, czyli wygląd buzi, wygląd ząbków, wygląd fryzury, nie mają najmniejszego znaczenia, ponieważ automatycznie zostaniemy zdyskwalifikowani. Dlaczego? Prawdopodobnie bardzo pierwotny, można powiedzieć, odruch. Smród kojarzy się z czymś zepsutym, zgniłym, złym. Nasz mózg zakoduje to coś, czego należy tak naprawdę unikać i zostaniemy zaszufladkowani od razu w kategorii B i często nie będziemy mieli w ogóle szansy na to, żeby zmienić zdanie drugiej strony o sobie, a czasem będzie to wymagało kilkudziesięciu minut, godzin lub nawet serii spotkań, które nie zawsze będą nam dane. Tak? Natomiast zapach z jamy ustnej jest niezwykle istotnym elementem naszego wizerunku, sposobu naszego postrzegania, nas postrzegania przez świat, prawda? Więc bezwzględnie, powiedzmy, przyjemny miętowy zapach gumy do rzucia czy płynu odświeżającego jest tutaj czymś, na co warto zwrócić uwagę. Jednak przykry, brzydki zapach z jamy ustnej tak naprawdę towarzyszył ludzkości od zarania dziejów. Jeżeli przejrzymy literaturę na przestrzeni tysiącleci, to chińscy lekarze, greccy lekarze, rzymscy lekarze, święta Hildegarda w średniowieczu, wszyscy starali się używać takich czy innych mieszanek, głównie ziołowych, albo opartych na srebrze, czy opartych na złocie, żeby tak naprawdę niwelować ten przykry zapach wydobywający się z jamy ustnej. Ten zapach z jamy ustnej ma już swoją ściśle określoną, można powiedzieć, nazwę. Nazywamy to tak naprawdę halitozą
i dotyczy ona około 25% społeczeństwa i tutaj trzeba powiedzieć, że jest to bardzo demokratyczne, 25% bez względu na pochodzenie etniczne, wiek, płeć, można powiedzieć czesze równo i ten zapach przykry dotyka, można powiedzieć, może dotknąć tak naprawdę każdego. Co możemy sobie powiedzieć o tym zapachu? No niestety w 90% przykry zapach z jamy ustnej świadczy o tym, że nie jesteśmy tak naprawdę osobami we właściwy sposób lub w ogóle nie dbającymi o higienę osobistą, czyli o czym nas informuje, a no o tym, że jesteśmy flejtuchami i to niedoinformowanymi. Więc generalnie na pewno warto na to wpłynąć, żeby tenże zapach tak naprawdę zniwelować odpowiednio im ilość razy dziennie, płukając ząbki po posiłku, je myjąc nie przed posiłkiem, dbając o to, żeby również wyczyścić języczek, dbając o to, żeby nitką wyciągnąć wszelkie pozostałości lub wykałaczką z pomiędzy ząbków, wtedy tak przepłukać odpowiednim płynem, wtedy tak naprawdę wiemy, że te ząbki będą funkcjonowały nam prawidłowo, nie będzie żadnych pozostałości, które będą gniły i co będzie powodowało mniej lub bardziej nieprzyjemny zapach. W 10% natomiast brzydki zapach wydobywający się z jamy ustnej, no to już może świadczyć o tych czy innych chorobach, które tak naprawdę nas dotykają i może być cennym źródłem informacji, że z naszym organizmem dzieje się coś nie tak. Oczywiście warto wspomnieć, że poprzedni brak higieny wynikający z naszego lenistwa, niewiedzy lub nie wiem czego, tak naprawdę może docelowo prowadzić później do rozwoju chorób. I tak naprawdę takie choroby, które powstają w wyniku niewłaściwej higieny jamy ustnej, to jest próchnica, to są zepsute zęby, to jest paradontoza, to jest choroba, powiedzmy, wszelkiej maści tam choroby przyzębia, zgorzel, zapalenie dziąseł, co jeszcze może być, owrzodzenia jamy ustnej. Te rzeczy tak naprawdę mogą się pojawiać w wyniku naszego wcześniejszego zaniedbania. Więc tak jak mówię, może używaliśmy niewłaściwej szczotki, może używaliśmy niewłaściwej pasty, może poświęciliśmy zbyt mało czasu na jedzenie, znaczy na mycie ząbków po jedzeniu, może nie ten płyn, na pewno należy na to zwrócić szczególną uwagę. Ale tak naprawdę przykry zapach z jamy ustnej może być jeszcze objawem czego? No przede wszystkim anginy lub wydobywać się z ust osób, które na anginę często chorowały, ich migdały posiadają wiele tak zwanych krypt, czyli wrzerów, w których mogą pozostałości jedzenia zostawać i gnić i tam nie zawsze jesteśmy w stanie sięgnąć tak naprawdę szczoteczką do zębów, żeby to usunąć. Przykry zapach na pewno wydobywa się z ust osoby palącej papierosy, zwłaszcza palącej te papierosy długo. Może być efektem chorób zatok, może być efektem złamanej przegrody nosowej, w wyniku tego ten przepływ płynów ustrojowych jest inny, dochodzi tam do zabaleń bakteryjnych czy grzybicznych i wydobywa się z tego bardzo nieprzyjemny zapach, tak? Brzydki zapach czasem może być przyczyną po prostu tego, że dzień wcześniej zjedliśmy czosnek, cebulę albo pory i świadczy tylko o tym, że zjedliśmy na przykład na odporność czosnek, cebulę i przez to tak naprawdę możemy mieć utrudniony kontakt z drugą stroną. Może również świadczyć o obecności pasożytów w naszym układzie pokarmowym. Ale oprócz braku higieny, drodzy Państwo, pojawia się jeszcze coś takiego jak kiepska dieta, któraż to kiepska dieta bardzo często wypominana w domowej diagnostyce, również jest odpowiedzialna za przykry zapach z jamy ustnej. Ponieważ na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli jemy duże ilości cukru, jak zwykle cukier się nam tutaj pojawia, jest on doskonałą podżywką dla bakterii beztlenowych. Na co warto zwrócić uwagę? Szkielety ludzi odnajdywane na przestrzeni tysiącleci, pochodzących z różnych miejsc na świecie, z różnych epok, w różnym wieku, gdzie zwróćmy uwagę, że z wyjątkiem starożytności higiena w Europie była naprawdę na poziomie żenującym przez wiele lat. Średnia życia w Europie chyba do początku XIX wieku to było 28 lat. Mycie nawet na dworach królewskich to była, powiedzmy, rzecz niespotykanie niesłychana. Tam chyba któraś królowa angielska uchodziła za czyścioszkę, bo kąpała się dwa razy w roku. Natomiast szkielety znajdowane z tego okresu bardzo często mają zdrowe zęby. Ale dlaczego? Jeżeli przyjrzymy się statystyce, średni mieszkaniec Galicji w XIX wieku zjadał 2 kg cukru rocznie. Dzisiaj jest to grubo ponad 40 kg, więc można powiedzieć, dzisiejszy kilkulatek zjada w rok tyle, co jego pradziadek w ciągu 20 lat, czyli prawie że całego swojego 28-letniego życia, bo tyle wynosiła mniej więcej wtedy średnia życia społeczeństwa na przykład Polsce. Więc warto nas zwrócić uwagę, że tak naprawdę jedzenie dużej ilości cukru może generalnie prowadzić do uszkodzenia zębów i szybszego rozwoju chorób wywołanych bakteriami beztlenowymi. Ponieważ
Mało tego, cukier wpływa na bakterie beztlenowe nie tylko w układzie pokarmowym, cukier wpływa na bakterie beztlenowe w całym naszym organizmie, w jelicie cienkim, w jelicie grubym i niekoniecznie, powiedzmy, stymuluje rozwój tych bakterii, które są nam akurat do zdrowia i do szczęścia w danym momencie potrzebne. Tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z beztlenowcami, czyli bakteriami beztlenowymi z jamy ustnej, w jaki sposób możemy to diagnozować? Ano między innymi dlatego, że zaczynają nas boleć zęby, ponieważ te bakterie w świetny sposób przedostają się w mikroszczeliny, będąc pożywką dla bakterii i przyspieszają, powiedzmy, psucie się tych zębów, bytują pod nieszczelnymi plombami albo pod niedopasowaną protezą. Tak? W jaki sposób się objawiają? Ano dlatego, że wydzielają charakterystyczny siarkowodór, czyli charakterystyczny gaz, który śmierdzi jak zepsute jajo, czyli jak zbóg lub puszczenie bąka, jak kto woli, prawda? I w tym momencie taki zapach może wydobywać się z naszej jamy ustnej właśnie w wyniku obecności beztlenowców. Mogą również produkować merkaptan metylu, czyli merkaptany, które pachną uroczo jak zepsuta kiszona kapusta, więc również jest to zapach, który zapewne z naszej jamy ustnej nie powinien się w żaden sposób dobywać. Bakterie beztlenowe mogą produkować kwas masłowy, o ile są bardzo pożądany w jelicie grubym, o tyle absolutnie nie jest pożądany, żeby zapach zepsutego masła wydobywał się z naszej jamy ustnej, prawda? Ale mogą również te bakterie produkować putrescyny, czyli są to zapach, odór gnijącego mięsa. Jakiego? Ano jeżeli jakieś mięsko zostanie po naszym obiedzie między naszymi ząbkami, to właśnie w wyniku jego rozkładu przez beztlenowce wydzielają się putrescyny, które śmierdzą właśnie gnijącym mięsem. Może być to równie dobrze gnijące nasze mięso, jeżeli mamy do tego stopnia zepsute dziąsła i nadal o to nie dbamy, lub jednego i drugiego, chociaż jak mamy bardzo zepsute zęby, to raczej mięsa już nie jesteśmy w stanie jeść. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli mamy do czynienia w ogóle z silnym uszkodzeniem zębów, może dojść również do krwawienia dziąseł. Szybciutki skok w bok na temat, co się dzieje, jeżeli jeszcze oprócz tego, że nam jedzie z japy, jak to powiedział osioł w Szreku, to do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze, drodzy Państwo, dochodzi nam jeszcze problem związany z krwawieniem dziąseł. Najczęściej wynika on z tego, że mamy do czynienia z zbyt mocnym, zbyt energicznym myciem zębów lub nasza szczoteczka do zębów jest po prostu zbyt twarda. Może być to niestety, drodzy Państwo, brak witaminy C, chociaż w dzisiejszych czasach tak zwany szkorbut, to jak się u kogoś pojawi, to wszystkie czasopisma naukowe chcą to opisać, bo jest to sprawa niesłychana, niedobór witaminy C w XXI wieku. Tak? Ale może być to na przykład anemia, niedobór żelaza w krwi obwodowej czy skaza krwotoczna. Wspomniana cukrzyca, która oprócz tego, że psuje zęby, stymuluje rozwój przede wszystkim stanów zapalnych, drożdżaków i różnych, mówię, problemów związanych z obecnością pleśniawek, które prowadzą do tego, że te, powiedzmy, przy nawet najmniejszym ruchu czy jedzeniu, nawet językiem, uszkadzamy te dziąsła pokryte pleśniawkami, nie tylko bolą, ale jeszcze dodatkowo krwawią, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze smród. Jeszcze kiedy może pojawiać się krwawienie dziąseł, kiedy mamy do czynienia tak naprawdę z uszkodzeniem wątroby lub pijemy zbyt duże ilości alkoholu. Wtedy tak naprawdę, kiedy mamy tutaj, no przyczyna jest prawie, że ta sama, czyli ostry stan zapalny wątroby, może również objawiać się krwawieniem z dziąseł. Warto zwrócić uwagę, szczególnie dla rodziców, którzy mają młodzież stosujące aparaty korekcyjne na zęby. Bardzo często około 10% społeczeństwa posiada uczulenie na nikiel, który jest podstawowym metalem wchodzącym w skład tak zwanej stali chirurgicznej, stali chromowo-niklowej, a bardzo często w wyniku tego dochodzi ogólnie do stanów zapalnych całego organizmu. Dochodzi, drodzy Państwo, również między innymi do krwawienia z dziąseł, a czasami jest to powodem zdecydowanie bardziej przykrych skorzeń, w tym chorób nowotworowych, ale to również temat na odrębną, że tak powiem, dyskusję. Wspomnieliśmy, że może być przyczyną, że tak powiem, krwawienia z dziąseł obecność drożdżaków i pleśniawek. Może być to również przyczyną, że tak powiem, nieprzyjemnego zapachu. Oprócz drożdżaków i pleśniawek mamy tutaj jeszcze znamienite stadko tak wywołane, mówię, grzybów, które bytuje w naszym organizmie. I o ile na przykład grzyb Candida, tam Candida candidans, tropicalis, jeszcze tam chyba są dwie odmiany, których nie pamiętam. One, jeżeli bytują w układzie pokarmowym, to mniej więcej w obrębie jelita, w odpowiedniej populacji, pełnią swoją robotę, nie robią nam problemów. Natomiast kiedy jemy za dużo cukru, dochodzi do zaburzenia flory jelitowej lub do osłabienia układu odpornościowego, grzyb ten ma tendencję do bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się w układzie pokarmowym. Mamy wtedy białe naloty na języku, białe naloty na podniebieniu. Do tego wszystkiego dochodzi nam jeszcze bardzo nieprzyjemny zapach z jamy ustnej.
I tak jak mówię, u kogo to można spotkać? Osoby o osłabionym układzie odpornościowym, po długiej antybiotykoterapii, po chemioterapii, z AIDS, czy innym problemem związanym z układem odpornościowym. Nawet u starszych ludzi, których ten układ odpornościowy nie pracuje już tak, jak pracować powinien. Dochodzi wtedy do kandydozy i jeżeli mamy do czynienia z kandydozą pierwotną, to mamy tylko zaatakowaną jamę ustną. Jeżeli wtórną, to oprócz problemów wewnętrznych, gdzie ta kandyda rozprzestrzenia się w układzie pokarmowym, dodatkowo mamy problemy jeszcze ze skórami, ze skórą, z włosami, prawda, i ona, tak powiem, bytuje w różnych miejscach naszego organizmu. Kolejną wskazówką jest, kiedy oddech nasz wanieje nieprzyjemną wonią amoniaku. Dlaczego? Najczęściej, tak jak mówimy, amoniak powstaje w wyniku rozkładu białek czy rozkładu aminokwasów, albo naszych, albo zbyt dużej, pochodzących z naszych mięśni, z naszych organów, albo tych, których zbyt dużo spożywamy z naszym pożywieniem. Również to może być przyczyną tego. I wtedy, o czym to świadczy? Że albo musimy zmienić dietę, bo mamy zbyt dużo mięsa w naszej diecie, albo odbyliśmy zbyt ciężki trening, ale to naprawdę trzeba by się było postarać, żeby w oddechu było to wyczuwalne, raczej jest to w moczu wyczuwalne, możliwe, albo tak naprawdę świadczy to o ciężkich chorobach nerek, gromadzeniu się kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, które te toksyny właśnie, kiedy są nieusuwane z organizmu z moczem, tak naprawdę zatruwają nasz organizm i tak naprawdę dzieje się z naszym organizmem źle. Oczywiście nie mówimy tu o mocznicy, tak? Bo wtedy nikt nie ma wątpliwości, że osoba jest chora, to jest już jedno z ostatnich stadiów choroby nerek i wtedy wszyscy wiemy, że ta osoba jest chora i naprawdę zapach z jamy ustnej to nie jest tym, czym się tak naprawdę chcemy w tym momencie przejmować. Tak? Oprócz tego wspomnieliśmy sobie już po raz kolejny, powiemy, że cukier i związana z tym choroba, czyli cukrzyca, również może powodować, oprócz wspomnianych wcześniej problemów z dziąsłami, drożdżakami i tak dalej, może, że tak powiem, skutkować objawem, że z naszych ust wydobywa się woń, charakterystyczna woń nie amoniaku, tylko acetonu oraz, tak lub jak kto woli, kwaśnych jabłek. Mamy do czynienia właśnie z kwasicą ketonową, o tym sobie powiemy wcześniej. Osoby, które są na diecie ketonowej lub muszą być, wiedzą, że ta dieta nie jest dla każdego, a jeżeli już jest, to naprawdę musi być pod bardzo ścisłą, rygorystyczną kontrolą. Co jeszcze, drodzy Państwo? Na pewno problemem, kiedy mamy do czynienia z nieprzyjemnym zapachem z jamy ustnej, są problemy z refluksem przełyku. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że zwieracz żołądka nie domyka się, następuje zarzucanie częściowo strawionej treści żołądkowej do przełyku. To jest to mieszanina treści żołądkowej nadtrawionej razem z kwasem, razem z sokami żołądkowymi. Jest to nieprzyjemne uczucie zgagi, hekanie, odbijanie się, a do tego wszystkiego jeszcze bardzo nieprzyjemny zapach plus pieczenie w całym przełyku. Również świadczy o tym, że z naszym organizmem dzieje się coś nie tak, ale tak jak mówię, tu zapach z jamy ustnej jest sprawą drugorzędną, ponieważ zgaga to jest naprawdę dość istotny problem. Chorobą, która bardzo często towarzyszy, której towarzyszy przykry zapach z jamy ustnej, jest kserostomia. Mamy wtedy do czynienia z zbyt małą ilością śliny, którą wydziela nasz organizm, prawda? Może się ona odbywać na wiele sposobów, tak? Może to być na przykład tak zwana prawdziwa czy pierwotna. Wtedy mamy do czynienia z problemem ze śliniankami. Problemem mniejszego wydzielania śliny, czyli kserostomią, może być problem z układem nerwowym. Wtedy mamy tak naprawdę problem z kserostomią rzekomą lub tak naprawdę u ludzi, którzy używają zbyt dużej ilości diuretyków, czy nawet są to herbatki odwadniające, które spożywają w zbyt dużych ilościach, może to w konsekwencji doprowadzić do zmniejszonej ilości wydzielania śliny, a tym samym do przykrego zapachu z jamy ustnej. Naturalnie przyczyną przykrego zapachu z jamy ustnej mogą być inne stany zapalne w naszym organizmie. Wspomniałem już zatoki, wspomniałem problem z przegrodą nosową, ale tak naprawdę mogą być to stany zapalne układu oddechowego, języka, migdałków i to tak naprawdę może być efektem tego, że mamy tak naprawdę poważniejszy problem niż tylko nieprzyjemny zapach z ust. Co jeszcze, drodzy Państwo? No na pewno są choroby, gdzie już nikt nie ma wątpliwości, że dana osoba jest chora, tak? Ciężkie choroby nerek, ciężkie choroby, czyli mocznica, ciężkie choroby wątroby, ciężkie choroby płuc, rak krtani, prawda? Rak przełyku. No ale wtedy to tak jak mówię, to, że ta osoba ma nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, to już jest tak naprawdę najmniej istotne w całej układance tego człowieka. Co więcej mogę powiedzieć, drodzy Państwo? Temat nieprzyjemnego, jakby to powiedzieć, zapachu z jamy ustnej wyczerpaliśmy informacyjnie prawie że w całości. Każdy z tych zagadnień wymagałoby pewnie szczegółowego omówienia i być może znajdziemy na to chętnych do słuchania i czas do tego, żeby o tym opowiedzieć. Natomiast na dzień dzisiejszy wystarczy.
Dziękuję, do zobaczenia wkrótce. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.